Rafał Brzozowski dalej triumfuje. To już nie tylko fucha na statkach. Dopiero co okazało się, że Rafał Brzozowski właśnie dostał fuchę marzeń, a tu okazuje się, że ma kolejne powody do świętowania. Prezenter nie tylko nie płacze po rozstaniu z TVP, ale wręcz jego kariera nabrała tempa. Brzozowski mnóstwo czasu spędzi w USA, a kiedy będzie w Polsce, pokaże fanom coś niesamowitego. Sprawdź szczegóły. Rafał Brzozowski był przez lata prowadzącym show Jaka to Melodia, jednak w wyniku zimowych zwolnień z TVP stracił swoją posadę. Przez pewien czas prezenter i wokalista odpoczywał, pokazując fanom na Instagramie zdjęcia z urokliwych miejsc. Ostatnio głośno jest jednak o nowych zajęciach, których oferty w międzyczasie przyjął. Teraz okazuje się, że bajeczna fucha na statkach to nie wszystko. W niedawnej rozmowie z Faktem Brzozowski ujawnił, że jego grafik jest niezwykle napięty. Okazuje się, że nasz prezenter sporo czasu spędzi za granicę, a dokładnie w USA. Brzozowski, w USA będę teraz spędzał dużo czasu. W najbliższym czasie czeka mnie dużo wyjazdów zagranicznych i mówię tu o wyjazdach zawodowych. Już przygotowuję się do dużego koncertu z orkiestrą w Toronto, do tego będę występował na ogromnych wycieczkowcach pływających po Karaibach. Zaś w grudniu i styczniu będę miał występy świąteczne w Stanach. Przyznam, że w USA będę teraz spędzał dużo czasu i będę tam dużo grał. Brzozowski odzyskał rodzinną posiadłość. Tylko za śpiewanie na statkach Brzozowski może zarabiać od 3 do 5 tysięcy dolarów miesięcznie. Teraz okazuje się, że to będzie tylko kropla w morzu pieniędzy, które zarobi prezenter. Brzozowski uruchamia własny biznes. Rafał Brzozowski właśnie zamieścił na swoim profilu na Instagramie wpis, w którym zapowiada kolejną niesamowitą zmianę. Chodzi dokładnie o Brzozowy Dwór, czyli jego pensjonat na Zamojszczyźnie. Okazuje się, że to miejsce ma niesamowitą historię, a wokalista będzie się tam pojawiał, aby o tym gościom opowiadać. Brzozowy Dwór jest już na ostatniej prostej. Prace wykończeniowe niemal zakończone, a my powoli szykujemy się do otwarcia. Wiem, że czekacie na ten moment z niecierpliwością, tak samo jak ja. Jeszcze chwila cierpliwości, obiecał Brzozowski na Instagramie. Remontowałem, a właściwie odbudowywałem go przez 4 lata. To jest dom moich dziadków, który odkupiłem od państwa, bo w latach 70. zostali wywłaszczeni. Rodzina długo starała się o jego odzyskanie i w końcu się udało. Dom ma prawie 100 lat, budowali go mój pradziadek z prababcią. W czasie wojny była tam siedziba Gestapo, potem NKWD, a potem nam go zajęto. Ma ciekawą historię. Kropka. Były skrytki dla partyzantów, tunele, kuchnie podziemne. Będę się tam czasami pojawiać, by opowiedzieć o nim klientom, uczylił Rąbka tajemnicy w Fakcie.